Kolejną z funkcji, o które często pytają klienci, jest dobrobyt, jaki nam dała Unia, to AdBlue w nowych dieslach. Często klienci wyjeżdżają w dłuższą podróż i pytają, czy muszę uzupełnić, nie muszę, na ile kilometrów mi zostało tego AdBlue. Nie każdy wie, jak to sprawdzić, a to się da w bardzo łatwy sposób skontrolować. Uruchamiamy pojazd. Tu jest mała ikonka w stylu trybika. To jest skrót do dalszego menu. Naciskamy. Wyskoczyły nam skróty, które sugeruje nam Range Rover, których najczęściej korzystamy. Jest to na przykład ekran główny, rodzaj dźwięku, bądź pozostałe funkcje. Wchodzimy w pozostałe funkcje, czyli zakładka wszystkie. Kolejną z zakładek, którą musimy nacisnąć, jest zakładka pojazd, bo o pojazd nam chodzi. Czynność dolewania AdBlue jest to jako czynność serwisowa, więc wchodzimy w kolejną zakładkę, informacje serwisowe. I na monitorze pokazało nam się, jaki jest stan AdBlue. To, że zasięg na zbiorniku od AdBlue zrobimy około 15 tysięcy km, w zależności oczywiście od stylu jazdy. I sugestia, czy możemy dolać. Możesz dolać, uzupełnienie nie jest wymagane w tym pojeździe, dlatego że zbiornik jest uzupełniony do wartości maksymalnej.